Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie na promocji książki Cysterki o Bogu. Ta publikacja została opracowana przez Ewę Potocką-Rasiak i Justynę Strutę. Obydwie panie są dzisiaj z nami obecne. Myślę, że nie muszę przedstawiać, wszyscy Państwo znacie. I z tego, co pamiętam, to w takim duecie już kilka lat temu też tutaj występowały. Bardzo serdecznie witam zaproszonych na dzisiejsze spotkanie gości. Witam wójta gminy Sienoszewice, pana Czesława Beprostiego. Witam bardzo serdecznie księdza biskupa Teofila Gryńskiego. Witam księdza i inkubata Tadeusza Szmyta. Witam księdza prałata Alfreda Montę. Witam księdza kanonika Przemysława Palagę. Witam księdza Aleksandra Nawrockiego. Witam księdza Mateusza Puchałę. Ja tutaj dodam, że to jest ksiądz z Radia Rodzina z Kalisza. Witam bardzo serdecznie radnego powiatowego pana Arkadiusza Wojczczaka. Nie ma przewodniczącego Rady Gminy Sienoszewice, zatem witam bardzo serdecznie panią wiceprzewodniczącą i panią sołtys OOBOK-u zarazem, panią Teresę Lemierz. I witam Rady Gminy Sienoszewice, jeśli są, co prawda nie widzę, ale no, mógł mi ktoś umknąć. Witam sekretarz Gminy Sienoszewice, panią Mirosławę Musza. Witam państwa Bożenę i Czesława Wosiów. Bardzo serdecznie witam prezesa Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Sienoszewicach, pana Krzysztofa Kurtosiaka. Witam dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, panią Barbarę Stasiak i pana Jerzego Pawłowskiego, jeśli dobrze nie wiem. Witam dyrektorów szkół i przedszkoli z terenu gminy Sienoszewice. Witam sołtysów. Witam animatorów kultury z OOBOK-u, panią Helenę Saranek. Panią Magię Ciobierzyńską. I pana Piotra Wałczyńskiego. Witam bardzo serdecznie rodzinę, przyjaciół i znajomych pani Ewy i pani Justyny. Witam państwa. Witam mieszkańców wsi OOBOK. Witam panią redaktor dwutygodnika opieką, panią Renatę Jurowicz. No i proszę państwa, witam tych wszystkich, których do tej pory nie wymieniłam. Jeśli ktoś mi umknął, to bardzo przepraszam i w tej chwili witam jeszcze raz bardzo serdecznie. I kończąc powitanie, chciałam bardzo serdecznie podziękować, że państwo przybyli tutaj dzisiaj do OOBOK-u. I mam nadzieję, że najbliższe chwile tutaj spędzone będą udane i zapadną państwu w pamięć. Szanowni państwo, na dzisiejsze spotkanie zaproszony był również ksiądz biskup Stanisław Napierała. No niestety nie mógł tutaj z nami być, ale na ręce pana Pyta przesłał list, który odczytam teraz państwu. Szanowny panie wójcie, dziękuję za przekazany mi egzemplarz książki Cysterki w OOBOK-u pod redakcją Ewy Potockiej-Raszek i Justyny Sprutty oraz za zaproszenie na promocję tejże publikacji w dniu 19 września 2014 roku. Będę duchowo towarzyszył uczestnikom promocyjnego spotkania. Cieszę się, że z okazji jubileuszu 800-lecia lokacji klasztoru
podjęto temat ważki w owoce obecności cysterek na ziemi ołobockiej. W wersji obiegowej obecność cysterek w Ołoboku obrosła w rozmaite powiastki, które chyba historycznie pozbawione są uzasadnienia. Łączę wyrazy szacunku, szczęść Boże, Stanisław Napierała. Dziękuję Państwu bardzo. I chciałabym oddać głos teraz Pani Ewie. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie i cieszę się, że skorzystaliście Państwo z zaproszenia na promocję książki Cysterki w Ołoboku. Na początku chciałam podzielić się refleksją na temat, jak doszło do powstania tej publikacji. Było to tak, że już podczas konferencji popularno-naukowej głos zabrał Pan Józef Kuźmiak i stwierdził, że należałoby wykłady wygłoszone wówczas wydać w wersji papierowej. Po konsultacji z Panem Wójtem postanowiłyśmy z Justyną podjąć się stworzenia takiej publikacji. Teraz może opowiem, co znajduje się w tej książce. Przede wszystkim są to wykłady wygłoszone podczas konferencji popularno-naukowej, która odbyła się 6 lipca ubiegłego roku. Są to następujące wykłady. Rozwój gospodarczy opactwa cysterskiego w Ołoboku na przestrzeni wieków pana doktora Damiana Pałki. Owińska, siostrzany klasztor cysterek w Ołoboku pani doktor Barbary Stolbiak. Ikonografia wnętrza kościoła pocysterskiego w Ołoboku pani doktor Justyny Sprutty oraz edukacja w klasztorze cysterek w Ołoboku przygotowany przeze mnie. Ponadto w publikacji zamieszczone zostały także nagrodzone i wyróżnione wiersze z religijnego konkursu poetyckiego Cysterskie strofy zorganizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Sieroszewicach, a także nagrodzone i wyróżnione prace plastyczne oraz zdjęcia nadesłane na konkursy organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Sieroszewicach. W książce znalazł się także rozdział opisujący wydarzenia sprzed roku. W albumie oprócz wspomnianych prac plastycznych i fotografii są zdjęcia m.in. z tej konferencji popularno-naukowej, uroczystej mszy świętej pod przewodnictwem biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka, rozstrzygnięcia konkursu i widowiska historycznego Ołobok przez wieki. W książce można także zobaczyć ryciny pana Czesława Wosia. Powstanie tej książki nie byłoby możliwe, gdyby nie bezinteresowna pomoc wielu osób. W tym miejscu pragniemy podziękować panu wójtowi Czesławowi Berkowskiemu za wydanie tej publikacji. Dziękujemy również pani sekretarz Mirosławie Busza za życzliwą pomoc, panu Czesławowi Wosiowi za udostępnienie rysunków oraz panu Jerzemu Pawłowskiemu i mojemu mężowi Rafałowi za wykonanie zdjęć. Osobne podziękowania składamy pani Marii Marciniak, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach, za zorganizowanie dzisiejszego spotkania. Ja bardzo dziękuję. Ja też chciałam Państwu podziękować za przyjście na spotkanie z książką, która jest jak gdyby też taką kontynuacją książki niejako poprzedniej. Poprzednia była monografią dotyczącą też Ołoboku, ale nie była wzbogacona na przykład o poezję. I tutaj ta książka była naszą książką, a tutaj mamy też do czynienia z autorytetami w dziedzinie nauki. I pozwolę sobie troszkę przybliżyć jej zawartość, nie aż tak bardzo szczegółowo, bo to ma być zachętą do własnej lektury, tylko tak troszkę naszkicować, co zawiera każdy z pierwszych podrozdziałów tej części naukowej, którego twórcami są cztery osoby. Pierwszy rozdział, jak już powiedziała Ewa, dotyczy gospodarczej historii klasztorów Ołoboku.
Nie ma tutaj szczegółowej historii, fundacji, rozwoju takiego czysto historycznego. To jest historia gospodarcza, ale gdzie możemy znaleźć informacje na temat jednak troszeczkę tej historii klasztoru niegospodarczej, tylko tutaj tak może być stricte historii w sensie ścisłym. Mianowicie między innymi w artykule u pani dr Stolpiak. To jest archeolog, ale archeolog też musi mieć podstawy historyczne i tutaj właśnie je przedstawiła. Ale wracam do artykułu pana doktora Damiana Pałki, który jest naukowcem z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, ale który również jest pracownikiem Państwowej Akademii Nauk w Instytucie Słowistyki, czyli nauk na temat Słowiańszczyzny, historia słowiańska, Słowian, w ogóle tego regionu. Przedstawił on historię gospodarczą od samego początku, od założenia w pierwszym początku XIII wieku klasztoru, aż po czas kasaty klasztoru Kościoła Polskiego w XIX wieku. Tutaj mamy do czynienia też z rozwojem handlu, jak cesarki radziły sobie właśnie z handlowaniem, jak umiały wykorzystać właśnie to, co dała natura, rzekę, chociażby prosnę. I w jaki sposób również tymi bogactwami, które posiadały właśnie z tego zarządzania gospodarką tutaj w okolicy, potrafiły się dzielić właśnie z ludźmi, z mieszkańcami obok i gminy, bo nie zatrzymywały właśnie tych bogactw na siebie. Także to tak też wskazuje na to pan doktor Daniel Pałka. Następny artykuł dotyczy edukacji w klasztorze koło boku. W tamtych czasach często były to szkoły zakony, rzeźni, różni były zakonnymi szkołami, ale jak chodzi o kształcenie, o poziom kształcenia, kształcono właśnie poszczególnych zakonów, szkoły poszczególnych zakonów. Tutaj właśnie jest artykuł autorstwa Ewy, która przybliża od początku, pokazuje ten początek tej szkoły, wchodzi w takie szczegóły, jak chociażby również tryb dzienny nauczania, zabawy, wypoczynku i aż do takich szczegółów, jak przedmioty nauczane w tej szkole, no, do tego stopnia godziny, zajęcia również tam zostały właśnie ukazane, czyli bardzo gruntownie się zagłębiła w temat. Kolejny artykuł jest autorstwa pani dr Stolbiak, archeolog, która jest doktorem archeologii na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest również dyrektor Biblioteki Instytutu Archeologicznego. Pani Stolbiak przybliża nam pokrótce historię klasztoru, ale także mianowicie skoncentruje się na początkach, na badaniu początków tego klasztoru, ale w oparciu o odkrycia archeologiczne. Czyli tutaj właśnie przede wszystkim odkryto też fundamenty, które wskazywały właśnie na starsze prowadzenie klasztoru niż się troszeczkę wcześniej wydawało. I ostatni artykuł jest mojego autorstwa. Tutaj dotyczy sztuki. Zajmuję się już profesjonalnie historią sztuki, gdzie przedstawiam przede wszystkim może nie tyle sam rozwój motywu, nie zajmuje się datowaniem, jak w jaki sposób sztuka rokoka się rozwijała, bo tu nie o to chodziło, ale przedstawiam przykłady, mianowicie cechy charakterystyczne rokoka, bo kościół obecnie jest epoki rokokowej właśnie, z którymi miałam do czynienia we wnętrzu kościoła, ale przede wszystkim koncentruję się na tym, co przyznam się szczerze, najbardziej lubię ikonografii z komentarzami, przede wszystkim teologicznymi do tych przedstawień, bo rzeczywiście to jest sztuka sakralna, więc na ich komentarze wymagała, żeby jeszcze bardziej każde przedstawienie było zrozumiałe. Następną część książki stanowią dzieła laureatów poszczególnych konkursów. Jeszcze przedtem oczywiście ta relacja z obchodów 800-lecia lokacji klasztoru cysterskiego. Tutaj właśnie też zawdzięczamy to Ewie. Następnie mamy do czynienia z konkursami poetyckimi. Mam tutaj nagrodzone wiersze. Wiersze naprawdę wielu osób słusznie tutaj żyje, przyznało właśnie nagrody, brzmienie wierszy, które prezentują, można powiedzieć, poziom. Tutaj pan Piotr Olszyński musiałby się wypowiedzieć, ale to po prostu odsyłam do niego, jest większym znawcą niż ja, o wiele. Ja nawet nie po prostu nie konfrontuję się z takim autorytetem, ale tutaj właśnie odsyłam do niego, co on wie, jak prawdziwy wiersz powinien na wysokim poziomie wyglądać.
Następnie są też nagrodzone prace, tutaj udostępnione też dzięki panu Jerzemu Małowskiemu. Prace plastyczne i prace fotograficzne młodzieży i dorosłych, ponieważ konkursy były podzielone na dwie kategorie. Kategoria dla dorosłych przeznaczona i dla młodzieży. Ale w związku z tym, że my zawsze liczymy, że z młodzieży zawsze dobro wyrośnie, a więc ustąpiliśmy nawet miejsca młodzieży w książce. Niech oni pierwsi mają zamieszczone swoje wiersze, swoje dzieła właśnie na kartach tej publikacji. Całość wieńczy album. Album ze zdjęciami przez świętej z uroczystości związanych z lokacją, z rocznicą lokacji klasztoru, a także album, jakże mówiłam, z pracami fotograficznymi i dziełami plastycznymi uczestników dwóch tutaj konkursów. Tutaj uczestnikami byli przede wszystkim mieszkańcy okolic, mieszkańcy gminy Świętoszewice, natomiast konkurs był organizowany właśnie dla całego regionu, nie tylko dla tych okolic. Ja myślę, że Państwa się zanudzać. To będzie już wszystko z mojej strony. I teraz jeszcze na zakończenie chciałabym też raz podziękować panu Burtonie, bo dzięki niemu ta książka nie musiałaby żyć, nie wyszłaby właśnie drukiem. Także zawdzięczamy mu kolejny przykład takiego wspaniałego dbania też o popularyzację tego regionu, bo gdyby nie różne publikacje, nie mówię tylko o naszych publikacjach, to po prostu takie małe ojczyzny nie byłyby znane, a tak mają szansę być znane dalej niż nasze region południowy, nawet wielkopolski. Także z mojej strony to wszystko. Nie wiem, czy z Państwa ktoś by chciał zadać nam pytanie, czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos zaproszonym gościom. Bardzo serdecznie proszę, podam mikrofon. Ja bym chciał najpierw podziękować za kolejne publikacje dotyczące Ołoboku i za tą ostatnią, którą pani dr Justyna przed chwilą nam omówiła. Pani dr Justyna użyła takiego słowa kontynuacja badań, prac. Dziękujemy za to, co już się ukazało, a jest już wiele materiałów. Mamy to z tych, które ja znam, to trzy są. To jest trzecia, prawda? Zgadza się. I jest wiele tematów omówionych. Nie wiem, czy one są wyczerpane, bo na tyle się nie znam. Ale to słowo kontynuacja jest tutaj bardzo nośne. Trzeba by dalej sięgać do dokumentów, do różnych analogicznych opracowań, żeby można jak najpełniej poznać historię Ołoboku i cysterek, żeby mogło powstać potem takie dzieło pełne już. Bo pani doktor również wspomniała, że niektóre zagadnienia są pokrótce. Pokrótce, więc znaczy to, że mogą być jeszcze pełniej omówione i przebadane. Ta ostatnia część wskazuje na pewne upowszechnienie, zainteresowanie środowiska, zwłaszcza młodych. Ich twórczość, i wiersze, i malarstwo, jeżeli tak można powiedzieć. Co jest ważne dla środowiska i pan wójt na pewno bardzo się z tego cieszy. W ogóle się cieszę z tych publikacji, tak wspomniał w rozmowie, bo Ołobok w ten sposób coraz bardziej jest znany. Ten artykuł pani Justyny, pani doktor Justyny, bardzo ciekawy, potem jakoś pełniej przejrzałem. Tak mi brakowało kolorowych zdjęć i przybliżeń tych różnych ikon, bo tak są dosyć takie ciemne i takie ogólne, że tak powiem. Ogólne, nie ma poszczególnych fragmentów czy elementów pięknych zresztą tych ikon kościoła pocysterskiego. To takie
refleksję kogoś, kto się nie bardzo na tym zna, ale jest wdzięczny za to, co już zrobiono. A już są różne tematy były podjęte, różne wymiary były tych spraw dotyczących klasztoru i kościoła omówione, więc nie wiem, ile nam jeszcze pozostało, ale ta kontynuacja jest bardzo ważna, to nośne słowa. Bardzo dziękuję. Dla mnie to jest fantastyczna wiadomość, że w roku 1207 czy 13 była tutaj konsekracja biskupa Wacława, biskupa dla Wrocławia. Obok kościele, ale tym na cmentarzu, w tym małym kościółku. Jaką pozycję miał wtedy obok? O Ostrowie nikt nie słyszał. Dokumenty elekcyjne Ostrowa 1434, a tutaj 1200 już tutaj powiedzmy konsekracja biskupa. To jest jedno. Kiedyś byłem tutaj z jakimś znajomym Niemcem po deszczu i on mi pokazywał na łące plebanijnej ślady, gdzie były mury tego klasztoru sióstr cysterny Połoboku. Także to nawet można jeszcze dostrzec, jak inaczej wyglądały te tereny, tam, na których były mury, a inaczej te nienaruszone. Ten niemiecki też przyniósł pokazać cegłę z jego domu rodzinnego, bo on tutaj mieszkał kiedyś. I przy tej cegle była butelka z dokumentem, że Prusacy na gwałt rozbierają klasztor. A ta cegła została wzięta i wmurowana w ten dom rodziny tego Niemca. Ja ten tekst mam, nie wiem, czy to już tutaj ten tekst jest znany, ale tam ktoś pisze, że tego i tego dnia Niemcy nakazali na szybkie rozebranie klasztoru. Jak się nazywa ta jedna część, to skrzydło klasztoru, które jest, czy nie kapitularz, czy coś, to jest obok kościoła. Wiem, że to zostało jakoś odrestaurowane, bo jakieś bakterie zielone jakieś tam się pojawiały i niszczyły. Ja tak bym chętnie wszedł do tego pomieszczenia, ale chyba tam nad tym czuwa miejscowy ksiądz, proboszcz. Więc to są takie, co jeszcze ja bym tak miał pragnienie, bo gdzieś pocztówkę taką starą zdobyłem, gdzie jest fotografia czy rekonstrukcja tego klasztoru. O ile się nie mylę, on był w czworoboku. Jedna ściana tego czworoboku to właśnie kościół i ten kapitularz. Czy jest jakieś dokładniejsze rozpracowanie? Dwupiętrowa budowla. Czyli to była ogromna szkoła w czworoboku. Jedna ściana to była właśnie to była świątynia. Może tutaj autorki mają jakieś rekonstrukcje, czy jakieś grafiki, które przedstawiają ten ogromny budynek klasztoru. Gdzieś tam do mnie dotarła ta jakaś praca na temat zasad dydaktycznych, regulamin tej szkoły, tak? To jest znane, chyba opublikowane. Nawet gimnastyka była przewidziana dla tych dziewcząt, które tutaj się uczyły, no a to były wszystko przeważnie zawodów książęcych. Jak przychodziła do szkoły taka kandydatka, to wnosiła wiano, na przykład wielowieś klasztorna. Jedna z tych dziewczyn, książąt przyniosła jako wiano do klasztoru wieś, klasztorną wieś. Czyli to widać,
jakie tutaj były, jak szeroko zakrojone te ślady działalności sióstr Cysterek. Ale byłbym wdzięczny, gdyby mi ktoś pokazał ten ogromny masyw tego budynku szkolnego. Myślę, że autorki mają może coś na ten temat powiedzą. A dla mnie 1213, tak? To jest 207. Konsekracja biskupa dla Wrocławia. Nie w Ostrowie, w Ostrów prawie jeszcze w ogóle. Tak. A tutaj już tak, 200 lat różnicy, a tutaj konsekracja biskupa. To dla mnie jest jakimś najważniejszym wydarzeniem, które się łączy z tą ziemią. Dziękuję. Jeśli chodzi o wydawanie książek i publikacji, bo rzeczywiście gdyby nie możliwość taka wydania książki, to nie dotarłaby ta wiedza i te publikacje do szerokiego grona czytelników, bo to nam właśnie chodzi, żeby ta wiedza docierała i żebyśmy mogli się niejako też promować jako Mina Sieroszewice i obok, w którym znajdował się przez wiele lat, bo ponad 6 wieków klasztor cysterski. I my mam nadzieję, że ta nasza współpraca się tutaj z tym zespołem wspaniałym jeszcze nie skończy. Powiem, że właśnie 2 jubileusze zaowocowały takimi publikacjami, bo pierwsze obchodziliśmy jubileusz 800-lecia parafii Ołobok i samego Ołoboku i drugi jubileusz to 800-lecie lokacji klasztoru. Pierwsza publikacja to Ołobok na Cysterskim Szlaku, która już chyba Państwu jest znana. I teraz ta dzisiejsza publikacja. Chciałbym autorkom gorąco podziękować za współpracę, za pracę i zachęcam do dalszych dociekań, badań, być może publikacji. Jeszcze dziękuję. Dziękuję. Chciałam jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować Państwu za przybycie. I takie wielkie słowo dziękuję kieruję w stronę Pani Sołtys, Pani Teresy Lemierz, ponieważ jest to pierwsze spotkanie tutaj w sali Rolnika w Ołoboku. Mieliśmy już tutaj zjazd bibliotekarzy, wojewódzki zjazd bibliotekarzy. Była promocja książki Ołobok na Cysterskim Szlaku. I tak wyprzedzając może troszeczkę to, co powiedziała Pani Justyna, że może jakiś pomysł na coś następnego, jeśli Panie napiszą, Pan Wójt wyda, to ja już chyba mam dosyć teraz taką większą sprawę w organizowaniu promocji, więc myślę, że promocję też byśmy spokojnie mogli zrobić, a myślę, że w tym tutaj właśnie miejscu, czyli w sali koło boku, te promocje wychodzą nam bardzo, bardzo super, także myślę, że do zobaczenia na następnej promocji. Także jeszcze raz wielkie podziękowania i dziękuję jeszcze panu Jerzemu Pawłowskiemu i panu Arkowi Jędrzakowi za to, że Państwo nas słyszycie dzisiaj, czyli za nagłośnienie dzisiaj tutaj tej imprezy. I dziękuję wszystkim, dzięki którym to spotkanie mogło się dzisiaj odbyć. Dziękuję Państwu.